Cześć, witam Cię w pierwszej lekcji w kursie dla analityka. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci ciekawą funkcję, jaką jest funkcja filtruj. Wpiszmy sobie tą funkcję i zobacz, że mamy tutaj trzy dane, które musimy podać, czyli tablicę, względnienie i jeśli puste. Z jeśli puste nie będę korzystał. Na razie sobie wypróbujemy tablicę i uwzględnienie. Czyli musimy podać tablicę, z której chcemy skorzystać. Ja wpiszę tabela sprzedaży i uwzględnienie damy sobie jako priorytet. Równa się musimy dać i na przykład chcemy priorytet wysoki. Zamykamy nawias, klikam Enter i widzisz, że Excel wyfiltrował mi tutaj wszystkie priorytety razem z regionami, innymi danymi, wszystkie dane przez funkcję filtr. No dobrze, a co na przykład, jeżeli chcielibyśmy zrobić sobie listę rozwijaną, ja już tutaj sobie przygotowałem dla priorytetu, priorytet i tutaj jeszcze raz można w sumie zrobić tą listę, czyli poprawność danych. Dajemy priorytet, bo tutaj już w listach mam przygotowane. OK. I mogę sobie na przykład mam 5 tych priorytetów i zamiast tutaj tak jak widzisz no, przy funkcji filtruj, jeżeli wejdziemy sobie w jakiś inny zakres niż ten pierwszy, który tutaj jest, to funkcja świeci się na szaro. Musimy wejść tutaj i dopiero zmieniać. Czyli tutaj możemy sobie zamiast wysokiego dać po prostu J1. OK, i teraz przy filtrowaniu widzisz, że wszystko będzie nam się ładnie tutaj filtrowało, wszystko będzie OK. No dobrze, a co jeżeli byśmy chcieli dwa kryteria, czyli na przykład niski i południe. No i w tym momencie już funkcja filtruj, moglibyśmy to zrobić przez funkcję oraz, ale ona nie będzie działać, więc musimy sobie zrobić to inaczej, a mianowicie w ten sposób, że bierzemy sobie te dwie, tą wartość w nawias i mnożymy ją przez region równy, dajmy tutaj L1. I tutaj mam też region. Zróbmy sobie w ten sposób, że sobie malarz formatów zrobię. I tutaj region mamy na przykład południe. No i widzisz, że w tym momencie mamy priorytet niski tylko i wyłącznie dla południa. Żadne inne wartości nie będą ubrane. Czyli jeżeli byśmy chcieli średni priorytet tylko dla wschodu, też możemy to w prosty sposób zrobić. No dobra, a jeżeli chcielibyśmy wszystkie wartości, czyli na przykład zawierają średni i dodatkowo wszystkie dla wartości wschód, północ, południe i tak dalej, no to w tym momencie zamiast tutaj mnożenia musielibyśmy dać dodawanie. Klikamy sobie Enter i w tym momencie mamy priorytet średni, ale już widzisz, że mamy zachód, mamy wschód i mamy południe i północ. Czyli nie tylko mamy priorytet średni, znaczy mamy w sumie priorytet średni, ale mamy również wszystkie regiony, nie tylko wschód. Czyli w tym momencie możemy sobie to zapisać w ten sposób, że dodawanie jest funkcją lub, natomiast mnożenie równa się mnożenie jest jako oraz w naszym starym, dobrym Excelu. Czyli wróćmy do tego, co było, mnożenie i widzisz, że
na przykład chcą bez specyfikacji, tylko i wyłącznie dla północy czy dla południa, to mam to ładnie zrobione. Natomiast dla plusa będzie lub. Myślę, że warto z tego skorzystać, bo bardzo fajna i ciekawa funkcja. Oczywiście najlepiej działa właśnie przy pomocy tych list rozwijanych, bo jest to wszystko dynamiczne. No i co? Dzięki za uwagę i zapraszam Cię do kolejnej lekcji.